Cześć, cześć, cześć! Siemaneczko, witajcie moi drodzy, witajcie serdecznie na moim kanale. W tym odcinku dokończę misję z wydarzenia Hit Ekranu, kontrola śluzu. Już w poprzednim odcinku troszkę skrzynek znalazłem, konkretnie trzy, zostały mi dwie. Zakładam, że uda mi się wykonać to zadanie. Przypnę je oczywiście do mojego paska zadań. No i cóż, skorzystam z funkcji szybkiej gry, ażeby dołączyć do jakiejś ekipy i wykonać szybko misję. Także Was zapraszam już, moi drodzy, do świata gry w Fortnite. Do zobaczenia za momencik. Witajcie. Witajcie, jestem już w świecie gry. Muszę ratować ocaleńców z tego, co widać. Mam nadzieję, że znajdę tutaj kilka wykrzykników. Dwa nawet już widziałem. Nie chcę tak na razie się skupiać za bardzo na ich odnajdywaniu, gdyż chciałem uratować tego oto jegomościa. Właśnie mówiłam. Dziękuję. Po prostu rządzisz. No tak, on nie daje mi nagród. Jak widzicie, tutaj mam już tego głównego, Ocaleniec w niebezpieczeństwie? znaczy nie głównego, ale mitycznego bohatera. Ktoś już zrobił, jest daleko, widzę w misjach. Ocaleniec w niebezpieczeństwie? Dobra. Ocaleniec w niebezpieczeństwie? Gdzieś ktoś znalazł jakiegoś ocaleńca, ale. A, chyba tutaj nawet, dobra, to pomogę. Ktoś opuścił. Ktoś nas opuścił, niedobrze, niedobrze. Tam też atakują, rany boskie. Ale mamy atak kilku stron naraz. Rzucę może coś takiego. Będzie łatwiej bronić. Tamten już jest atakowany. Jest, dobra. Mam nadzieję, że żołnierz sobie. Oj, delikatne lagi. Ktoś chyba z powrotem dołącza do gry. Albo nowa osoba. Tu jest w miarę ok. A tam. Oj, kogoś zabiliśmy, kogoś zabiliśmy. Dobra, ten uratowany. Bronimy tego. Ok, obroniony, tak? Dobra. Tu mamy. Mamy trzech. Super. Dobra. Tutaj gdzieś mam wykrzyknik, to sobie po niego pójdę, ale. Kątem oka zauważyłem tą oto przepiękną skrzynkę z nabojami, więc biorę. O, a tu kolejna przepiękna skrzynka. Nie zabij mnie tylko tej eventowej. Dobra, bierzemy. No bo jakżeby inaczej, prawda? Nie, nie, zaraz, okay. Coś tu nie gra. Zaraz tam będę. Nie, trzymajcie się z daleka. A jeśli wyślecie po mnie poszukiwaczy, zabiję ich. Kulomiot. Coś mu się stało. Może te pszczoły go ukąsiły i postrata zmysły, co? Co ja powiedziałem? Nie chcę, żeby ktokolwiek się do mnie zbliżał. Ani ty, ani inni. Po prostu dajcie mi spokój. Jesteś chory. Co się stało? Skasuj mój numer, Ray. Nie rozłączaj się. Możemy temu zaradzić, cokolwiek to jest. Nie dość, że to mnie w końcu zabije, to jeszcze każdy, kto się do mnie zbliży, dostanie sporą dawkę tego, co odbiera mi życie. Pozwól sobie pomóc! Aha, to czyli on to z troski o nas wszystko robił. No dobra, no to się trochę wyjaśniło. Ciekawe, jak to się dalej rozwinie. A w międzyczasie, zanim się tego dowiemy, podfarmię delikatnie materiałów. Będzie w razie czego na przyszłą misję. Mamy już trzech uratowanych ocaleńców. Myślę, że
14,5 minuty spokojnie trzech kolejnych uratujemy, żeby zaliczyć misję. Pewnie zastanawiacie się, czemu nie gram żołnierzem. Zaraz wam na to pytanie odpowiem, moi drodzy. Przecież nie jest to żadną tajemnicą. Gram żołnierzem, ponieważ mam zadanie, znaczy nie gram żołnierzem, ponieważ mam zadanie dzienne. Dostanę 50 widelcy, jak ukończę 3 misje jako budowniczy. Także to jest powód. Gram mitycznym bohaterem, moim mitycznym budowniczym. Jego test jest na mojej, na moim kanale. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia. Uważam, że jest bardzo fajny. Gram naprzemiennie, raz tym, raz cyberpunkowym. Nie mogę się zdecydować, który fajniejszy. Obaj są super. Także... Także sprawa wygląda tak, jak wygląda. Dobra, mamy 4 na 6 już. 4 na 6 ocaleńców. Ktoś uratował jakiegoś ocaleńca. Bardzo dobrze. Tu widzę jakiś kolejny. Jest ciekawe, co on chce. Ale pójdę może najpierw tu, bo tutaj jest i ocaleniec. Sprawdź pozycję apteczki na mapie. I właśnie apteczka. Może tam pójdę. Może tam sobie pójdę, odnajdę apteczkę dla kogoś. O, już ją znalazłem nawet. Można ratować kolejnego ocaleńca, chłopaki. Nie wiem, kto go miał. Ale można. Amunicja. Dobra rzecz. Tam odpalę sobie bluglut. Będę miał dwa bluegluty. Będę mógł uratować tego ocaleńca, co tam jest napisane po prawej mojej stronie. Złóż bluegluty 1 na 2. Jak złożę jednego bluegluta dodatkowego, to uratuję kolejnego ocaleńca. To już będzie piąty. O, i tam widzę samochód. Na samochodzie ktoś siedzi. To też może go uratuje. Czachomiotka chyba do mnie tłucze. Skądś. Tak jest. Mój najbardziej nieulubiony stworek. Ja już wygrałem? Jeszcze nie. Nawet nieźle. Nic w zasadzie nie robiłem i wygrałem obronę syfonu. Także nie będę miał dwóch, tylko będę miał cztery. Cztery blugluciki. A jaką nagrodę dostanę? Czarny proszek i jakiś miecz. To fajnie. Kolejna apteczka, no to idę. Idę, uratuję, ale odnajdę kolejną apteczkę. Już i tak mamy zaliczoną misję, więc mógłbym się skupić na farmieniu, ale... Ale skoro można... O, proszę bardzo, to uratuję. Przy okazji ocaleńca. Proszę bardzo, będziemy mieli jednego dodatkowego już co najmniej. A tutaj co się dzieje? A, jest apteczka. Dobra. Możecie, chłopaki, ratować kolejnego, jak jesteście zainteresowani. A jak nie, to ja później jeszcze podejdę. W międzyczasie tam widziałem ocaleńca, to też postaram się go uratować już. Będziemy potrzebować większej bazy. O, proszę bardzo. Nie ma to jak współpraca w ekipie. No dobra, to robimy swoje. Troszkę ich tu jest. Także skupię się teraz na obronie. Bo jak widać, nie ma łatwo. Ale damy radę. Moja bazuka jest najlepsza na świecie. Nawet jak jest chmara stworków,
to i tak sobie daje radę. Orki odskakują, aż piszczy. Po prostu rządzisz. Zostaw ocaleńca. Znajdź sobie swojego. No dobra, ocaleniec uratowany. Tu gdzieś widzę bluglucik. Chociaż mi nie będzie potrzebny, to go nie wezmę w takim razie. Gdzie jest ten ocaleniec do uratowania jeszcze? Tam co jest 1 na 2. Ale jak już jestem, to się skuszę, no. Dobra. Dać mi jeszcze trochę drewna, poproszę. Idę w kierunku tamtego ocaleńca, może. Może go jeszcze uratuję. Jak widzicie posterunek policji, to dam wam dobrą radę. Po pierwsze, tutaj jest często amunicja. A po drugie, tutaj, gdzie się teraz zdobijam, jest pomieszczenie i często w niej bywa skrzynka. Teraz widać, skrzynki nie ma, niestety, ale tu często bywa albo safe, albo skrzynka. Tutaj jest skrytka z narzędziami cennymi, także też zachęcam do sprawdzania takich posterunków. Dobra, mam po 5000 wszystkiego. Gdzie jest ten ocaleniec? O, tu jest jakiś prezent dla mnie. Czemu oni nie zbierają amunicji? Nie wiem, chyba mają jej za dużo. O, ktoś chyba robi... A nie, to są moje, to ja mam to zadanie. Tym szlamem. Co tu się dzieje? Zostawcie ocaleńca. Hieny cmentarne. Mam cię! Dobra, on go uratował, a nie ja, ale dobrze. Więcej ludzi, mniej trupów. Same zalety. Niech tak będzie. Gramy wspólnie. Zniszczę niepotrzebne rzeczy, bo już mam ich maksymalną ilość. Powyrzucam śmieci. Niepotrzebne mi do niczego. Czy to jest przez przypadek jakiś z moich widzów? Moi widzowie zawsze tańczą koło mnie. Chyba tak. Trafiłem na widza. Dobra, wyrzucam dalej. Niech tam on sobie tańczy. Będzie wesoło. Zombie666 Gamer. Nie kojarzy takiego widza, ale może zmienił nazwę. No dobra, to w zasadzie to, co trzeba było zrobić, jest zrobione. Może poszukam jakichś jaskiń, będą jakieś super materiały do zdobycia, co? Albo zabiję minika. Chociaż to nie był mimik. Ale rzucił mi tą. Rzucił mi obsydianową rudę. Gincie maluchy. O. Proszę bardzo, wieża. Budujemy. Przepraszam najmocniej. Jestem otoczony! Potrzebuję pomocy! Dobra, ocaleniec uratowany. To nie jest skrytka z amunicją. Jaka nagroda? Już to mam wszystko. Czy tu coś ciekawego jeszcze znajdę? Mogę odpalić ten syfon. Będzie zawsze troszeczkę więcej, czy tam pylon. Będzie zawsze więcej, czy szybciej się będzie biegało. O nie. Muszę to edytować. Żeby stawiać normalne schody. One są przygotowane do wspinania się na wieżę. Gdzie jestem? Tutaj jestem, tak? Czy tu są jakieś cenne jaskinie? Z cennymi minerałami? Tak, obsydian nawet jest.
Tylko najpierw oczywiście trzeba zrobić porządek. A to co? Uwaga! Kradzieje! Kradzieju. Idź mi stąd. To mi wyrzuciłeś? Dobra, dzięki wielkie. Dobra. Zbieramy minerały. Węgiel na początek. Kryształ kwarcu. Kolejny. Fantastyczny przedmiot. Mroczny kryształ. Mroczny kryształ jest super. I obsydianek. A tutaj jeszcze kątem oka zobaczyłem kolejny węgielek. Dobra. Mamy komplecik. Mamy komplecik, także... dobra, zostawię malachit, może... Może wyrzucę na jakimś live'ie. Idziemy dalej w poszukiwaniu jaskiń. Ile mamy czasu? 3 minuty, 10, 9, 8 sekund. Dobra. To może jeszcze coś znajdziemy. Dzięki mnie biegamy szybciej, cała ekipka. Na pewno są mi bardzo wdzięczni z tego powodu. Przebiegnę się brzegiem. Poza miastem, poza centrum cywilizacji i postaram się coś jeszcze tutaj ciekawego znaleźć. Dobra, odpalę. I tak do niczego już mi się nie przyda. I po co było atakować? Wiem, że oni tam są. Tutaj nic ciekawego nie widzę. Jak tu z tej strony sprawy się mają? Spójrzmy. No nie ma nic. Tutaj broniliśmy ocaleńca w udany sposób. Za 2 minuty muszę cię stamtąd wyciągnąć. Tam coś się świeci, ale to jest anomalia. Czasami się mnie pytacie, jak zrobić misję z anomalią. A to, oto to jest anomalia. Trzeba najpierw ją zniszczyć. A zobaczę w ogóle, jakie są nagrody. Tylko nie w ten sposób się to sprawdza, tylko trzeba do niej przycelować. Ale już jest rozwalona, więc tego nie sprawdzę teraz. Rozwalacie tę anomalię i później zbieracie odłamki, które z niej wypadną. I tak się zalicza misję z anomalią. O, coś tu jest. Znalazłem jeszcze ocaleńca. Potrzebuję pomocy! Atakują mnie! Spróbuję go uratować. Po prostu rządzisz. No, rzecz jasna, że rządzę, prawda? W wykonaniu to wygląda tak łatwo. Bojowe duchy! Chodź, kradzieju. A ten co, umarł? Chyba umarł, bo mnie nie goni. O, jest jeszcze specjalna ukryta jaskinia. Ocalenie w niebezpieczeństwie. Spróbuję zejść i zdobyć nagrodę, jeśli jest jakaś ciekawa. Zejdę ze schodów, żeby mnie przez przypadek nie zrzuciły stworki na dół. Dobra. Jeszcze momencik. Biorę skrzynkę. Bywa tutaj często. No i co? Wyfarmię sobie. A, ktoś tam na Stormchesta mnie wołał. Nie zauważyłem tego. No ale trudno. Miałem inne sprawy na głowie. I jeszcze węgielek. No i pięknie. Wygrana. Misja zaliczona. Ciekawe, co trzeba będzie zrobić dalej. Nawet nieźle, powiedziałbym, że fantastycznie. Kurczę, nie zdążyłem już tej przeeksplorować, ale trudno się mówi. No dobra, moi drodzy. Także cóż, ja teraz was zapraszam jeszcze na ekran końcowy. Zobaczymy, jakie dostanę nagrody, jaka będzie kolejna misja. W tym momencie na chwileczkę się z wami żegnam. Widzimy się dosłownie za momencik.
No i jesteśmy. Łup czwartego poziomu, 72 ocaleńców, piękna sprawa, nagrody odbieram oczywiście. Kontrola śluzu, 250 talonów kinowych. Piękna rzecz, skrytka z materiałami, ze schematem, przepraszam, klucza. Już teraz, kolejna strona, czwarta przede mną. Projekt Krawiec, zobaczymy, będziemy robić ją w kolejnym odcinku. X-Ray, będzie misja na zdobycie widolców, fantastycznie, uwielbiam widolce. To już kolejna misja w tym evencie na widolce. Także w tym momencie się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie odcinka. Dziękuję bardzo, że byliście. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Liczę na was. Pa, pa, do zobaczenia.